Przed nami najdłuższy i chyba najbardziej wyczekiwany przez Polaków weekend. Biorąc 3 dni urlopu, możemy spędzić z rodziną i z przyjaciółmi aż 9 dni. A to zawsze znak, że majówkę czas zacząć. A najlepiej celebrować ten czas na organizowanych w całym kraju imprezach. Wspólnego świętowania nie zabraknie także i w Krośnie Odrzańskim. W tym roku organizatorzy, czyli Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowali bogatą ofertę. Każdy więc powinien znaleźć dla siebie coś ciekawego. Kino samochodowe, na które zapraszamy w piątek, 4 tutaj u nas na plac, na parking przed zamek. Z samochodu będzie można posłuchać kina. Jeśli ktoś nie ma samochodu, a chce przyjść na pieszo, zapraszamy również serdecznie. Trzeba zabrać z sobą tylko radio albo telefon ze słuchawkami, ponieważ tak będziemy transmitowali dźwięk w czasie tej projekcji. W Porcie Rzecznym przez cały tydzień, czyli od soboty do soboty, będzie można także posłuchać muzyki na żywo. Pojawią się przeróżne podmioty wykonawcze w takich wieczorowych odsłonach. Z jednej strony trochę narokowo, trochę tanecznie, trochę poetycko. W każdy wieczór coś innego, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie sobie w taki wieczór, na który warto wybrać się do Krośnieńskiego Portu. Tegoroczna majówka upłynie pod znakiem muzyki. Odbędzie się także zabawa taneczna oraz koncert, jakiego jeszcze w Krośnie Odrzańskim nie było. Zapraszamy także 5 maja na koncert metalowo-rockowy wszystkich lubiących ostrą muzykę. 2 maja organizatorzy zapraszają na rodzinny piknik. Będzie strefa koca, każdy może ze sobą wziąć kocyk, położyć się i odpocząć, ale także posłuchać muzyki na żywo. Będzie turniej szachowy, mnóstwo gier i zabaw dla dzieci. 2 maja to Dzień Flagi. Organizatorzy mają w związku z tym wielką prośbę. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zabrali ze sobą flagę. 18.30 bijemy krośnieński rekord 217 metrów z haczykiem z zeszłego roku. To jest rekord, który koniecznie musimy pobić w tym roku. Chociaż o metr, szanowni Państwo, więc zabierzcie ze sobą flagi i przymaszerujcie do portu. 3 maja to rocznica uchwalenia pierwszej w Europie nowożytnej konstytucji. Obchody tego święta rozpoczną się o 10 mszą świętą. O 11 na placu świętej Jadwigi Śląskiej rozpocznie się uroczysty capstrzyk. Tegoroczna majówka to także wiele wydarzeń sportowych, takich jak bieg niepodległości czy uliczna bitwa taneczna. Serdecznie zapraszamy. Cały program majówki jest dostępny na stronie internetowej Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek.